godzina 9, jestem przygotowany zacząć nasze spotkanie. Ale z ustępu przekazuję już głos tym, którzy chcą dzisiaj chwalić dla nas wszystkich. Więc organizacyjnie. Dostaje się tradycyjnie chyba trzeci raz z rzędu już kartki dotyczące swojej świadomości i doświadczenia. Jest jedna pani, która robi stosowne badanie na potrzeby swojej pracy doktorskiej, więc jeżeli ktoś chce się podzielić swoimi przemyśleniami, to proszę w wolnej chwili wypełnić, zostawić albo tu, ewentualnie na którymś ze stolików tam, to później bierzemy, przekażemy pani z tego, co obiecała, wnioski wynikające z tych ankiet. My też dostaniemy, a tym samym liczbę wypiszemy to później gdzieś na stronie, żebyśmy sami wiedzieli. To są te zapytania, starszy. W dniu dzisiejszym mamy trzy tematy. Może uda się nam zrobić czwarty. To zależy od tego, ile czasu Piotrek i Krzysztof poświęcą nam w dniu dzisiejszym, ile wy będziecie mieli pytań. Więc pierwszy temat to jest sześć rzeczy, które zmieniły moje spojrzenie na rynek. Drugi, prowadzony przez Krzysztofa, jest dotyczył zigzaga, to mówi Paweł Liota, tak spółgranicza plus jego indywidualnego, bardzo indywidualnego podejścia. Tutaj też moja gorąca uwaga. Chłopaki nie mają za dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o wystąpienie pienia, aczkolwiek spędziliśmy sporo czasu, żebyście wy, jakby uczestnicy, w jak najlepszy sposób mogli otrzymać tą wiedzę, ale to są praktykami w 100%. Myślę, że oni sami już o tym wam dzisiaj opowiedzą. Ja nie będę przedłużał, więc oddaję głos Piotrkowi, który skupi się i przedstawi nam to, co zmieniło w jego życiu, jeżeli chodzi o trading, a jest o czym mówić. Słuchasz mnie? Witam serdecznie, ja nazywam się Piotr. Tutaj Paweł zauważył. Pochodzę tutaj z Gdańska, także cieszę się, że was jest tak dużo i cieszę się, że Gdańsk chce się uczyć. Cieszę się, że tak dużo ludzi przyszło. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o drodze, którą ja przebyłem przez ostatnie 3 lata, przez okres, w którym poczułem się grać na projekcie, w którym odniosłem jakieś tam, może nawet nie małe sukcesy. Chciałem wam powiedzieć o wiedzy, którą zostałem przekazana przez moich mentorów, moich nauczycieli, moich ludzi, których bardzo doceniam, ludzi, których poznają w Warszawie, notabene przez Paula. Była to wiedza, która pozwoliła mi przejść od poziomu, w którym praktycznie byłem zablokowany przez coś. Nie wiedziałem, jak zrobić, że muszę się troszkę do przodu, żeby osiągnąć wolność finansową. Już od czasów liceum jakby próbowałem walczyć w różny sposób po to, żeby osiągnąć wolność finansową, żeby mieć troszkę więcej pieniędzy. Próbowałem swoich sił w multilevel marketingu, próbowałem w ubezpieczeniach, potem zakładałem jakieś działalności gospodarcze, różnego rodzaju sklepy spożywcze, przemysłowe. Nawet był sklep rowerowy, także troszkę tego było. Potem wydawałem gazetę regionalną. Śledzieli całą przedarzenia regionalną, to na troszkę duże słowo. Także faktycznie działałem w różnych zawodach, w różnych skrajnych, faktycznie zupełnie niepowiązanych ze sobą dziedzinach. Także próbowałem różnych rodzajów działalności po to, żeby dojść do jakiejś satysfakcjonujących rezultatów. Skończyło się tak, że przyglądowałem w Polskim Urzędzie Wojewódzkim na pracę na etacie pikografii komputerowej. Faktycznie przyszedł kiedyś taki okres, że stwierdziłem, że to dosyć walki, że czas spróbować, czy czasem praca na etacie nie jest czymś, co by mnie zadowalała. Pracowałem tam 5 lat, wykupowałem dzienniki urzędowe, także możecie sobie wyobrazić, że tam nie była najbardziej atrakcyjna praca. Moja praca polegała na tym, żeby zbierać wszystkich gmin, wszystkich powiatów, jakieś różne uchwały, ustawy, różne rzeczy, składać to do kupy i drukować to w formie dziennika urzędowego. Pracowałem tak 5 lat, praca mi się podobała, ale po prostu po jakimś czasie stwierdziłem, że to nie jest to, co mi się podoba, tak? Że jednak mam troszkę ambicji zrobić coś innego w życiu i trzeba iść do przodu. Nie można wpaść w schemat taki, że będę pracował na etacie, wezmę kredyty, założę rodzinę, wezmę kredyt hipoteczny i po prostu już do końca życia będę na tym etacie, ponieważ będę musiał spłacać banki, będę musiał płacić im działy swoje pensje. Okej, stwierdziłem któregoś dnia, że czas coś zmienić. Zacząłem chodzić na różnego rodzaju szkolenia, czytałem różnego rodzaju książki i kiedyś trafiłem na szkolenie Paula, prowadzone jeszcze w ramach PSB. To było w Floriszu, tutaj po to wychowali, już niedaleko. I na tym szkoleniu stwierdziłem, że Forex to jest to, czym chcę się zajmować. Myślałem sobie, że po szkoleniu podejdę do Pawła, porozmawiam z nim, poproszę go o jakiś indywidualny tok nauczania, o czym, czy jest jakaś możliwość współpracy, żeby przekazać mi swoją wiedzę. On mnie skierował do powiedział, że sam nie ma czasu i skierował mnie do ludzi, którzy zajmowali się tym profesjonalnie, którzy
którzy nauczali innych jak grać na giełdzie. To był Michał i Mariusz, nie wiem, to niektórzy z Was znają tych ludzi. Po prostu wiedziałem, że Piotr będzie tylko przypadkiem. Myślę, że nie było tak źle. Zaangażowałem się w to 12%. Pół roku czasu uczyłem się, jedziłem do Warszawy, uczyłem się u tych ludzi. Była to fantastyczna droga, fantastyczna wiedza, fantastyczna nauka. Ta wiedza pozwoliła mi dojść do poziomu, w którym po zakończeniu szkolenia w ciągu 3 miesięcy potroiłem swój kapitał. To było po prostu jakieś olśnienie nastąpiło. Po prostu wiedziałem, że wiedza, którą chłopaki mi przekazali, jest na tyle niesamowita, że problemy finansowe już są za mną. I tą wiedzą chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Okej, a co mam w ogóle was słychać? Jak tam wasze biznesy, jak tam wasze rodziny? Jak wam idzie w życiu? Ostatnio troszkę jeździłem po świecie, byłem... Dlatego też ja tu jestem. Troszkę jeździłem ostatnio po świecie, byłem w Chicago, w Toronto, w Londynie, w Tel Awiwie nawet troszkę czasu spędziłem. I widziałem dużo ludzi, którzy są zestresowani, nie wiedzą, co mają robić ze swoim życiem. To nie byli jacyś ludzie ze wyższej półki, to byli normalni przeciętni ludzie na naszym poziomie, którzy nie wiedzieli, co będzie z ekonomią, co się będzie z nimi działo. Najgorsze wrażenie, najgorszy pesymizm odczuwałem w Stanach, wbrew pozorom. Tam dużo ludzi zainwestowało w nieruchomości, a wiecie, że nieruchomości strasznie ceny spadły i praktycznie musieli spłacać kredyty, a ceny nieruchomości były dosyć niskie. Także ogólnie panujący na świecie pesymizm się udziela nie tylko Polakom, co na całym świecie jest poczuwalne. W związku z tym, nie, może jeszcze jedno. Jeżeli prześledzicie historię gospodarki na przestrzeni ostatnich 100 lat, zobaczycie, że zawsze po okresie jakiegoś takiego wielkiego pesymizmu, wielkiego krachu na giełdach czy na gospodarce światowej, po pewnym czasie następowało duże odbicie. Po pewnym czasie przychodziły dobre momenty, żeby wygrać pieniądze. Wbrew pozorom największe fortuny budowane na giełdzie powstawały w czasach największego pesymizmu, czyli w czasach obecnych, w czasach takich, jak teraz mamy. Nie mówię, że ten czas już się zaczął, bo może lata chwila się zacznie. W tym razie twierdzę, że jest to najlepszy moment, żeby zacząć się uczyć tyle na giełdzie. Także naprawdę trafiliście w dobrym momencie. Jeżeli podejmiecie decyzję, że giełda, że forex to jest coś, co Was interesuje, to jest naprawdę najlepszy moment, żeby to robić. Okej. Zacznijmy moją prezentację, to był taki krótki wstęp. Z czego składa się trading? Trading, czyli gra na giełdzie. Według mnie trading składa się tak, czyli system inwestowania, czyli trzeba wiedzieć, kiedy wejść w rynek, kiedy wyjść z rynku. Musicie mieć jakieś narzędzia, które będą określały moment wejścia na rynek. O tym będzie mówił Krzysiek. Zaraz powiem, ma naprawdę niesamowite narzędzie, które pozwala wybrać jakiś fajny moment, w którym wchodzimy na giełdę, zajmujemy pozycję, zarabiamy fajne pieniążki. Naprawdę fajna rzecz. Druga część, z czego składa się trading, jest to zarządzanie kapitałem, czyli określenie, za ile chcemy grać, gdzie ustawimy stop lossa, gdzie wyjdziemy z pozycji, czy ile zarobimy. Zarządzanie kapitałem bardzo dużo określa. O tym za chwilę. O zarządzaniu kapitałem będzie mówił notowany Paweł w swoim wystąpieniu. Także przygotujcie się na datkę dużej wiedzy. Naprawdę to, co Paweł mówi, wszystko jest bardzo wartościowe. Czyli mi zostało faktycznie psychologia, nazywałem to psychologia sukcesu. Może psychologia troszkę duże słowo, ale powiem o nastawieniu, jakie trzeba mieć, żeby odnieść sukces. O nastawieniu, jakie ja miałem, gdy odnosiłem najlepsze rezultaty. Jak myślicie, co jest najważniejsze z tych trzech rzeczy? Jak myślicie? Kto myśli, że system inwestowania? Nikt na nikogo nie zważa, dla pana nie zważa. Jeszcze dłużej. Dla kogo zarządzanie kapitałem jest najważniejsze? Również. Super. Czyli rozumiem, że dla reszty jest psychologia najważniejsza. Tak, nie są wszystkie trzy rzeczy. Wszystkie trzy rzeczy. Tak, dokładnie. Super. Ja bym określił.